Sobie kurtkę z Zary, bluzkę z H&M-u, spódnicę Toma Otoma, buty z Zary i torebkę. I to wszystko. Długo się pani Jessica szykowała? Nie, chwilkę, jak zawsze. Jak zawsze? No dobra, to w takim razie teraz pytanie w związku z plotkami, które są. Co z tych rzeczy dostałeś za darmo? Podobno wszystko macie za darmo. Z tych nic. Ile jest w tym prawdy, żeby wszystko macie za darmo? To była wypowiedź wyrwana z kontekstu, bo szkoda, że redaktorzy nie przytoczyli całej wypowiedzi z gracji. Dziennikarka zapytała mnie, jak to możliwe, że 20-latka prowadzi tak wystawne życie, że moje życie jak się wchodzi na mój Instagram, wydaje się właśnie bardzo wystawne, bardzo na bogate i tak dalej. Ja powiedziałam, że wcale tak nie jest, że wiele tych sytuacji to są tak naprawdę wydarzenia, eventy, na które po prostu jestem zapraszana. I tak jak dzisiaj na przykład, nie wiem, dodam zdjęcie jakiegoś poczęstunku, dajmy przykład, i napoju, to nie znaczy, że ja za to zapłaciłam, tylko przyszłam tutaj i tak jak ty to masz za darmo, tak i ja mam to za darmo. Tak samo jak są wyjazdy prasowe i lecę na przykład z Mango do Barcelony, to tak, mam opłaconego szofera, mam opłacony lot, hotel, ubrania, przyjście na pokaz, ale tak samo opłacone mają te gazety i one dostają za to jeszcze o wiele więcej pieniędzy. I pani dziennikarka, która reprezentuje jakiś magazyn modowy i leci tam ze mną, też ma wszystko opłacone, to nie tak, że tylko ja. Tak samo ludzie z telewizji, którzy lecą, czy na przykład kiedy wy byście polecieli, też wasze O2 by miało to opłacone, ty byś miała wszystko opłacone, ty też, jako operator. Zatem nie wiem, dlaczego ludzie się oburzają, bo to jest normalne, taka jest nasza praca. Moja praca jest taka, że jeszcze się muszę ubrać i malować, wy niekoniecznie możecie, jeśli chcecie, ty to robisz, wiesz o co chodzi. Ale ogólnie to nie jest tak, że każda część twojej garderoby, każda pomadka i każda butelka wody są za darmo w twoim życiu. Nie o to chodziło, bo chodziło o to, że wiele ostatnio podróżowałam i czy za to wszystko osobiście płacę. No właśnie o to chodziło i z tego próbowałam się sprostować i sprostować tą wypowiedź i powiedziałam też w tym wywiadzie, że ja tak naprawdę jestem cały czas normalną dziewczyną, że ja lubię pójść raz na taki pokaz mody, gdzie napiję się szampana, a potem lubię pojechać sobie do McDonalda do okienka i wiesz, i zjeść jakieś nuggetsy albo zjeść hot doga za złotówkę na dworcu PKS na Brudnej Ławce. I tak samo lubię pójść do opery, a lubię pójść też na brudny koncert rockowy, pić piwo za 5 zł. Zatem nie jestem taka, że zamykam się tylko w jakimś świecie, nie wiem, show biznesu, albo tylko w jakimś innym świecie, że mam cały czas starych znajomych. Chodzę i tu, i tam, jestem wszędzie i lubię smakować życie na 100%. No i to jest piękne, ale chciałam porozmawiać jeszcze o jednym wątku, czyli twoje ulubione torebki Chanel. Skąd ta miłość, bo ostatnio jest ich sporo. Nie jest ich sporo. Co to znaczy nie sporo? Jest ich parę. Znaczy dwie torebki, no. Tylko dwie? Tak. Ja widziałam więcej. No bo to były rzeczy, które marka u mnie reklamowała, ale to nie były moje torebki. Moje dwie. Czyli oficjalnie Jessica Mercedes posiada dwie swoje torebki. Tak.